Cześć, witajcie, z tej strony Robert, zapraszam Was na krótką prezentację HTC One X9. Spodziewałem się M10, okazało się, że mam X9, nie wiem, czy to jest dokładnie to samo i czy to jest jakiś następca, czy zmiana linii, tak jak w przypadku Sony. Natomiast tego urządzenia nie będzie w Europie, więc no, to może być dość smutna wiadomość. Samo urządzenie ma ekran 5,5 cala Full HD, czyli 1920x1080 pikseli, zasilane MediaTekiem Helion X10 z PowerVR-em G6200, dodatkowo 3 GB RAM, 32 GB wbudowane w to urządzenie, 13 megapikseli, czyli jakiś taki normalny aparat z tyłu, 5 megapikseli z przodu, no i bateria 3000 mAh. Samo wykonanie smartfona jest w porządku, to znaczy mamy tutaj oczywiście połączenie trochę M9 z A9, ale nie ma już takich naleciałości jakby z iPhone'a, tak jak mieliśmy w przypadku A9, więc ten wygląd jest troszkę bardziej unikatowy. Samo urządzenie występuje w kilku kolorach, mamy różowy, biały i taki srebrny, taki ciemnoszary, więc jest w czym wybierać, to znaczy nie będzie, właściwie, bo tak jak wspominałem, nie będzie go w Europie. Nie zauważyłem tam żadnych większych zmian, biorąc pod uwagę nakładkę Sense. Wygląda to tak samo chyba jak w A9. Samo urządzenie pewno będzie można gdzieś tam dostać w sklepie czy na innych portalach aukcyjnych, natomiast no ciężko mi powiedzieć, czy uda mi się je na dłużej przetestować. To jest bardziej taki film prezentujący, że coś takiego się pojawiło. Dajcie znać, czy taka stylistyka urządzenia Wam się podoba, czy liczyliście na coś innego, czy może M10 chcieliście, żeby wyglądała jak M9 i żeby kontynuowali tą serię, czy raczej, żeby poszli w stronę One A9. Czekam na Wasze pytania, trzymajcie się, no i pozdrawiam. Cześć!